Dzień dobry. Dziś mam zamiar przekonać Was do zrobienia sobie w domu eklerków albo eklerów. Przed chwilą prowadziliśmy tutaj dyskusję, czy to są eklerki, czy eklery. Właściwie jak zrobicie duże, to chyba będą eklery, a jak małe, to eklerki. Jakby ich nie nazywać, są wyjątkowo łatwe w przygotowaniu. Oczywiście jak macie dobry przepis, a ja taki mam i zaraz Wam go pokażę. No i wyjątkowo pyszne, ale to musicie skorzystać z przepisu. Zapraszam Was na film. No to zaczynamy i oczywiście zaczynamy od składników. Co będzie potrzebne? Do przygotowania ciasta na eklerki, czyli ciasta parzonego, potrzebujecie 90 g mąki pszennej typ 450, czyli zwykłej tortowej, 40 g zwykłego masła, szczypty albo nawet dwóch takiej większej szczypty soli, dwóch jajek i 125 ml zwykłej wody. No to teraz pora na krem. Ja uważam, że bita śmietana jest nie tylko najlepszym kremem, ale też przy okazji jednym z łatwiejszych. No i też przy okazji nie jest to taki ciężki krem. A jak przygotować odpowiednio bitą śmietanę, co będzie potrzebne? 400 g śmietany kremówki, może to być śmietana 30% bądź 36% gęsta, albo po prostu jej mieszanka. Ja mam mieszankę, czyli mam 200 g śmietany rzadkiej 30% i 200 g 36%. Potem jak będę mieszać, to zobaczycie, że tutaj jest jeszcze taka gęsta śmietana. Cukier. Tutaj jest 30 g cukru pudru i taki też cukier Wam polecam, dlatego że on się szybko i łatwo rozpuszcza. Cukru możecie dodać mniej bądź więcej. Ja nie chcę, żeby to był zbyt słodki krem, dlatego jest go tylko 30 g. A z drugiej strony dodam jeszcze cukier z wanilią. Tutaj jest 12 g tego cukru, czyli w sumie będzie prawie 10% wagi śmietany tego cukru i ja staram się takich proporcji używać, żeby to nie było zbyt słodkie. I do zastabilizowania śmietany użyję dwóch opakowań śmietan fiksu tym razem, ale może to być śmietanek czy każdy inny proszek, który stabilizuje śmietanę, bo ona potem nie podchodzi wodą. Gdybyście jednak chcieli zrobić taki bardziej konkretny krem, taki już z tych cięższych, ale równie dobry, na przykład śmietanowy, to jest śmietanowy z mascarpone, też jest tak nazywany, to w opisie pod filmem znajdziecie link, w którym opowiadam o takim kremie, o najczęstszych błędach przy wykonaniu tego kremu i wszystko Wam mówię, jak taki krem przygotować, żeby był wręcz idealny i świetny, bo on też się nadaje do eklerków. No właśnie, eklerki. One muszą być z polewą czekoladową. A co będzie do niej potrzebne? 100 g masła, 20 g gorzkiego kakao, czyli 4 takie pełniejsze łyżeczki, 15 g cukru pudru, czyli 3 pełniejsze łyżeczki i jedno surowe jajko. Ze składników to już wszystko, ale jeszcze ważne informacje, co będzie potrzebne. Na pewno będzie potrzebny garnek, w którym przygotujecie ciasto parzone, jak i polewę. Mały w zupełności wystarczy z czymś do mieszania. Będzie potrzebna również rózga, miska. No i słuchajcie, jako że mają to być eklery, warto by było mieć taki rękaw cukierniczy z końcówką, z taką tylką, która Wam umożliwi ich wyciśnięcie w ładnym kształcie. Jeśli jednak nie macie takiego rękawa cukierniczego, możecie użyć zwykłego, ale uwaga, grubego woreczka, obciąć końcówkę i one po prostu te eklerki może nie będą z takim charakterystycznym dla eklerków kształtem, ale też będą bardzo smaczne. Tu jeszcze obok jest blacha do pieczenia z papierem do pieczenia i mam tutaj takie, no też jeszcze jeden rękaw cukierniczy, ale z taką charakterystyczną długą końcówką, bo eklerki możecie nadziać kremem właśnie dzięki takiej końcówce, albo możecie je przekroić i posmarować kremem. Gdybyście mieli problem z dostaniem takiej końcówki, bo jak widzicie to jest zupełnie inna końcówka, ja tutaj nie miałam możliwości dokupienia do tego zestawu, to w aptece można kupić taką strzykawkę z taką końcówką. Ja również nią nadziewam zawsze pączki i to się świetnie sprawdza, świetnie działa i niewiele kosztuje. Wiecie już wszystko? To ja zabieram się do pracy.
Zaczynam od przygotowania ciasta na eklerki, czyli ciasta parzonego. Do garnka przelewam wodę, przekładam masło i dodaję sól. I teraz wszystko na około połowie mocy kuchenki doprowadzam do wrzenia. W międzyczasie sól się oczywiście rozpuści, masło roztopi i kiedy już wszystko zawrze, wyłączam ogrzewanie pod garnkiem, ponieważ kuchenka, z której korzystam, jest kuchenką indukcyjną, to już nie będzie grzała, ale jeśli byście mieli kuchenkę elektryczną, garnek należy odstawić na bok, żeby on już się nie grzał od spodu. I teraz do takiego gorącego masła z wodą i solą dodaję mąkę i wszystko ze sobą mieszam. Jak widzicie, na początku może się to okazać trudne i niemożliwe, ale jeśli będziecie konsekwentnie mieszać, zobaczcie, da się. I teraz z powrotem muszę to wszystko przez 2-3 minuty ogrzewać na około 1 trzeciej mocy kuchenki, nie na takim mocnym grzaniu i pamiętajcie, cały czas mieszając. To jest bardzo ważne, żeby w ten sposób to ciasto troszeczkę popodgrzewać, ono ma się delikatnie zeszklić i kiedy już jest tak podgrzane, przekładam je do zimnej miski, żeby zaczęło stygnąć i troszeczkę, jak widzicie, je podzielę na takie mniejsze części, ono w ten sposób szybciej wystygnie. Teraz muszę dać przestygnąć tej mieszance, a ponieważ przygotowanie eklerów potem już jest bardzo szybkie, to ja już rozgrzewam piekarnik do 200 stopni, górne i dolne grzanie. Sprawdzam ciasto, czy ostygło, jest tylko delikatnie ciepłe, więc mogę zacząć wbijać jajka. I jajka należy wbijać po jednym i drugie dopiero wtedy, gdy wmieszacie pierwsze. A jak widzicie, to wmieszanie może się Wam wydawać niemożliwe, ale jeśli uczciwie będziecie mieszać i cierpliwie, to jak widzicie, da się to zrobić. I to by było tyle, jeśli chodzi o przygotowanie ciasta parzonego. Cierpliwie, konsekwentnie, jak widzicie, bardzo łatwo możecie je przygotować. Ciasto teraz będę przekładać do rękawa cukierniczego i żeby sobie to ułatwić, wykorzystuję zawsze taki większy kubek, do którego przekładam sobie rękaw i przekładam do rękawa ciasto. I teraz wystarczy, że powyciskam sobie kształt eklerów na papier do pieczenia, ale jeszcze zwrócę Wam tylko uwagę, gdybyście nie mieli grubego, porządnego rękawa cukierniczego, on jest taki bardzo elastyczny i chcieli wykorzystać woreczek, to niech to będzie gruby woreczek, bo ciasto jest dosyć gęste i może Wam po prostu podczas naciskania pęknąć. Jak wyciskać? Zobaczcie, ja zaczynam wyciskanie tak mniej więcej w tym miejscu i troszeczkę się wracając, wracam sobie z powrotem i tu na końcu muszę go ukręcić, żeby on miał taki ładny kształt po wypieczeniu. A ponieważ one będą w czasie pieczenia rosły, nie powinno się ich zbyt blisko siebie na blaszę nakładać. A jakiej wielkości powinny być takie eklery? No właśnie, albo eklery, albo eklerki. Te moje mają szerokości około 3 cm i są długie na około 10 cm. I gotowe. Można piec. A piekę na środkowej półce w piekarniku, szybko zamykam i jak długo piekę? Piekę przez 20 minut, ale to w moim piekarniku, ten czas jest sprawdzony dla tego piekarnika, Wy natomiast obserwujcie, bo one się powinny zrobić lekko złote, lekko rumiane. A w tym czasie mogę ubić śmietanę. Ja ją wyjęłam dopiero z lodówki, dlatego że ona powinna być maksymalnie schłodzona przed ubijaniem, bo wtedy taka śmietana o wiele lepiej się ubija. I tak jak Wam mówiłam na początku, ja korzystam z dwóch
śmietan z jednej 36% to jest właśnie ta gęsta 200 g i 30% to jest właśnie ta rzadka. No i tutaj, żeby ją wyjąć, jak widzicie, muszę sobie skorzystać z jakiegoś pomocnika, taką szpatułką po prostu ją przekładam. No i co? I zaczynam ubijanie. Ubijam na początku na małych obrotach, potem zwiększam te obroty do maksimum. Ubijam tak długo, aż śmietana zrobi się gęsta i nie dłużej, bo jeśli będziecie ubijać zbyt długo, to po prostu zrobicie sobie masło, a nie bitą śmietanę. Kiedy już jest gęsta, dodaję wymieszany cukier puder razem z cukrem z wanilią i z dwoma opakowaniami śmietan fiksu. To wszystko dodaję, mieszam, no i zobaczcie, w ten sposób śmietana jest już gotowa, gęsta, no i co najważniejsze, zastabilizowana, więc nie będzie podchodzić wodą, dzięki temu te eklerki będą kruche. Śmietanę miałam teraz przełożyć do rękawa cukierniczego, ale minęło 20 minut. Eklerki są pięknie podrumienione, dlatego teraz zmieniam na termoobieg na 175 stopni, żeby je podsuszyć i będę je podsuszać przez 4 minuty. I tutaj odpowiem od razu na Wasze pytanie. Jeśli nie macie termoobiegu, macie na przykład kuchenkę gazową, to wtedy zmniejszcie temperaturę do tych 170 stopni i delikatnie przy kuchence gazowej uchylcie drzwiczki, żeby one się zaczęły suszyć, żeby się już dłużej nie podpiekały. I to tak przez około minutę, a potem po prostu przy uchylonych drzwiczkach pozwólcie im ostygnąć. U mnie to jeszcze chwilę potrwa, one się podsuszają, ja też za chwilę zresztą uchylę piekarnik, a teraz w międzyczasie przekładam już śmietanę do rękawa. Jak słyszycie, minęły 4 minuty podsuszania, dlatego ja już wyłączam piekarnik i delikatnie go uchylam, niech one sobie stygną. W międzyczasie, jak widzicie, przekładałam sobie śmietanę. No mam ten rękaw cukierniczy, ale powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że muszę korzystać z takiej końcówki, to pewnie bym przełożyła do woreczka, bo woreczki są o wiele szersze i jak dla mnie wygodniejsze. No to co, śmietanę przekładam do lodówki, bo ona powinna być w lodówce. No i czekam około 10 minut, żeby przestygły bardziej te eklerki. Potem przekładam je na kratkę, żeby stygły na kratce, żeby się nie zaparzyły. I kiedy wystygną, mogę przystępować do dalszych prac. Sprawdzam eklery. Są delikatnie ciepłe. To znaczy, że mogę je odstawić na bok i zabrać się za przygotowanie polewy czekoladowej. Jak pewnie zwróciliście uwagę, ta polewa czekoladowa jest surowym jajkiem, a to właśnie dodatek jajka spowoduje, że ona bardzo ładnie zastygnie, będzie taka aksamitna, gładka, a co najważniejsze, po zastygnięciu nie będzie się kleić, będzie piękna i błyszcząca. A jak przygotować taką polewę? To jest bardzo łatwe. Zobaczcie. Do garnka przekładam masło i rozpuszczam. Rozpuszczam, ale tak, żeby doprowadzić je do wrzenia. A w tym czasie, kiedy ono się rozpuszcza, do miski wbijam jajko, dodaję cukier i kakao i wszystko mieszam trzepaczką. Na początku może Wam się wydawać to trudne, nie do połączenia, ale jak pomieszacie cierpliwie, to jak widzicie, da się to zrobić. Teraz zaglądam do masła. Ono jeszcze się nie roztopiło całkowicie, nawet jeszcze nie zawrzało, dlatego tutaj muszę poczekać, aż ono całkowicie się rozpuści i zawrze. Gdy tylko zawrze, zdejmuję garnek z palnika i takie gorące, cały czas mieszając trzepaczką, wlewam do mieszanki jajka, cukru i kakao. Na początku może Wam się to wydawać dziwne, ta masa tak nie wygląda na początku atrakcyjnie, ale mieszajcie, mieszajcie, mieszajcie. Jak widzicie, ona po pewnym czasie uzyskuje taką piękną, jednolitą i gładką konsystencję.
I teraz taką polewę można już wylewać na ciasto, polewać nią ciastka, dodawać do kremów, do tortów. Można po prostu zjeść, nawet polać lody. A ja będę maczać w tej polewie eklery. Polewa jest gotowa. Ja już mam gotowy krem, czyli bitą śmietanę i mogę zabrać się za nadziewanie eklerów. One już całkowicie wystygły. Jak to robię? Słuchajcie, to jest bardzo wygodne i proste rozwiązanie zarówno w jedzeniu, jak i w nadziewaniu, bo wystarczy z jednej i z drugiej strony, eklery są w środku puste, wcisnąć kremu, tej bitej śmietany i od razu takiego eklera możecie zanurzyć w tej czekoladzie i odstawić do ostygnięcia. Jeśli jednak nie macie takiego sprytnego rozwiązania, jakim jest albo strzykawka, albo właśnie taka końcówka, którą możecie nadziewać eklery, to możecie takiego eklera przekroić, nałożyć do środka kremu i potem na wierzchu rozsmarować taką polewę czekoladową, na przykład pędzelkiem. I również zostawić do zastygnięcia. I albo rozkrajając, albo wciskając do środka bitą śmietanę, trzeba teraz ponadziewać wszystkie eklerki. No i nie zapomnijcie o polewie czekoladowej. I w ten oto łatwy, szybki i prosty sposób możecie sobie przygotować, myślę, że mogę to śmiało powiedzieć, najlepsze, najsmaczniejsze domowe eklerki. Zatrzymam się jeszcze na chwilę tylko przy polewie, ponieważ pewnie będziecie się zastanawiali, jak przechowywać taką polewę, w której jest surowe jajko. Otóż do tego surowego jajka, chciałabym Wam przypomnieć, dolałam gotującego się masła, więc to jajko, ono już nie jest surowe. Ta polewa była bardzo ciepła, jak dolałam masło, także śmiało możecie nawet 3-4 dni przechowywać takie eklerki. Oczywiście w lodówce, to również z uwagi na bitą śmietanę. No i życzę Wam jak zawsze smacznego, zróbcie sobie takie pyszne eklerki i do zobaczenia. Oczywiście muszę Wam pokazać, jak wygląda taki eklerek, który ma już zastygniętą czekoladę. Popatrzcie, ja wezmę go, położę na dłoni i zobaczcie, na dłoni nie ma w ogóle czekolady. A jeśli jesteście ciekawi, jak taki eklerek wygląda po przekrojeniu, zobaczcie, jak roję tę polewę i ona się nie łamie. I tak wygląda, to była ta wersja nadziewana, tak wygląda taki eklerek w środku po przekrojeniu. Jeszcze raz smacznego!